Relacja człowieka z naturą kształtuje się od początku istnienia naszego gatunku i jest niezbędna do naszego przetrwania. To, z czym borykamy się teraz, nadmiar stresów, choroby cywilizacyjne, choroby metaboliczne, bardzo często ma związek z tym, że od natury oddaliliśmy się i żyjemy w środowisku sztucznym, które z bardzo wielu powodów nie odpowiada naszym wymaganiom gatunkowym, naszym relacjom, które stworzyliśmy w toku ewolucji przez kilkaset tysięcy lat istnienia gatunku i zwyczajnie odcina nas od tego, co wspierało nas przez ten cały czas, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni, do czego zostaliśmy predysponowani, a jednocześnie obciąża nas nadmiernymi bodźcami, które nie są fizjologiczne. Natura może wpływać na nas w bardzo różnorodny sposób, ponieważ dotyczy ona nie tylko tego, czym się odżywiamy, z czego produkujemy nasze leki, ale też jak pracuje nasz układ nerwowy. Czy pobudzana jest część współczulna, odpowiedzialna za walkę i ucieczkę, czy też przywspółczulna, która mówi o tym, że możemy się odprężyć i regenerować siły. Dodatkowo przyroda wspiera naszą odporność, naszą immunologię. Prawidłowe relacje z naturą pomagają nam nie wytwarzać chorób z autoagresji, nie reagować nadmiernie alergicznie, chronią nas przed występowaniem nowotworów oraz niektórych zaburzeń psychicznych, których mam wrażenie, że w ostatnim czasie mamy coraz więcej. Natura to też wpływ na nasze przeżycia emocjonalne, na nasze funkcje poznawcze, czyli pamięć, koncentrację uwagi i to nie tylko wśród dorosłych, ale też wśród najmłodszych. Okazuje się, że zieleń, i to niekoniecznie taka dzika, zieleń miejska również, z którą dzieci mają styczność od najmłodszych lat, może chronić je jako osoby dorosłe przed powstawaniem różnorodnych zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Przy okazji przyroda wzbudza ciekawość, wzbudza poczucie tego, że jest ważna, że jest nieodłącznym elementem naszego życia i że tak naprawdę stanowi nie tylko dodatek, ale przede wszystkim stanowi partnera w relacji, że bez przyrody nie przetrwamy i zwłaszcza teraz, kiedy borykamy się z kryzysem klimatycznym, powinniśmy szczególnie o tę relację dbać, zwracać uwagę na bioróżnorodność, na doświadczenia nasze, naszych najmłodszych, żeby te doświadczenia stworzyły ślad pamięciowy, ślad emocjonalny i stały się czymś ważnym, czymś, co sprawia frajdę, czymś, co wpisuje się w naszą codzienność, żebyśmy po prostu nie przegapili bardzo ważnego elementu w naszym życiu. Natura to nie tylko dzikość, to także to, co mamy w miastach, a więc łąki kwietne, parki, to jest wszystko, czym otaczamy się na co dzień. Wynika to z naszej naturalnej potrzeby bycia z przyrodą, czyli tak zwanej biofilii, ewolucyjnie wykształconej potrzeby obcowania z tym, co żywe. I w duchu takiej biofilii powstały m.in. łąki kwietne, które można podziwiać na terenie Białegostoku.